Ja jestem w bardzo nietypowej sytuacji tak naprawdę. Mało osób potrafi zrozumieć i tak naprawdę wie, o co chodzi w moim rajdowaniu. Ja się znalazłem w dziwnej sytuacji w moim życiu, nie tylko sportowym, ale też prywatnym, poprzez wypadek. I tak naprawdę startując w rajdach Mistrzostw Świata, startuję w najtrudniejszych imprezach rajdów samochodowych na świecie. Mogę sam powiedzieć, że jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o eliminację Mistrzostw Europy, a eliminację Mistrzostw Świata, nie tylko jeśli chodzi o długość OS-ów, ale też o trudności OS-ów. Też na pewno konkurencja jest inna. Także znajomość OS-ów na pewno i rajdów na pewno pomaga, ale też trzeba pamiętać, że szczególnie na szutrze mam bardzo małe doświadczenie. Małe doświadczenie może na pewno nie pomaga, ale też eliminacje Mistrzostw Świata różnią się same od siebie bardzo znacznie. I sam fakt, że na przykład Sardynia, gdzie jechaliśmy w ostatni weekend, jest bardzo też piaszczystym rajdem, ale jednak drugie przejazdy są bardzo przyczepne, ponieważ pod tym warstwą, cienką warstwą piachu są bardzo twarde drogi, gdzie dostarczają bardzo dużej przyczepności. To są wszystkie rzeczy dopiero, które tak naprawdę się dowiedziałem ich po starcie. Tych rzeczy nie można się nauczyć oglądając onboardów na przykład w internecie, czy też próbując się podpytać innych bardziej doświadczonych kierowców o informacje. To są rzeczy, które się trzeba nauczyć, które trzeba zasmakować i które trzeba tak naprawdę OS-y przejechać każdy kilometr, żeby zdobyć jak największe doświadczenie i najwięcej informacji. I tak naprawdę jak ubiegłoroczny sezon, tak i tegoroczny jest tak naprawdę treningiem, nauką. Oczywiście fajnie się wraca do domu z dobrym rezultatem i miejmy nadzieję, że meta i dobry rezultat będziemy w stanie wyjechać na szutrowych trasach Rajdu Polski.